dawno nie mieliśmy serii tak dobrych informacji z polskiej gospodarki. Czy to by było moralne i uczciwe, że wolnościowcy wezmą od państwa pieniądze na ostrzeganie przed Bitcoinem? No bo z tego, co się orientuje, a coś tam się orientuje, wolnościowcy to raczej lubią Bitcoina, promują kryptowaluty i nie chcą zazwyczaj brać pieniędzy od państwa. A tutaj, moi kochani, jest taka sytuacja, że moglibyśmy wziąć pieniądze od państwa, nie całkiem niemałe, i przygotować kampanię, która straszy przed inwestowaniem, znaczy ostrzega przed produktami takimi, jakimi są kryptowaluty, piramidy finansowe i działalność Forexu, bo takie są założenia. Kryptowaluty, piramidy i Forex. Wszystko jest wrzucone do jednego worka. W zasadzie Forexa, można byłoby powiedzieć, no nieważne. I teraz tak, myślę, że można byłoby to zrobić, i byłoby to całkiem fajny trolling. Trzeba byłoby oczywiście tak to zrobić, żeby się Mateusz ani inni ministrowie nie poznali na tym, że robimy sobie z nich jaja tak naprawdę za ich pieniądze. To jest jedna rzecz i to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, bo mam wrażenie, że to towarzystwo bardzo mało wie o kryptowalutach. I teraz tak, są dwie wiadomości, jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że jest dużo pieniędzy do wzięcia, bo jest 615 tysięcy złotych. 615 tysięcy złotych na kampanię, która ma ostrzegać przed kryptowalutami. Zła informacja jest tylko i wyłącznie jedna. Dzisiaj mija termin składania ofert. Agent Tomasz. If you're listening to this, you are the resistance. We have incompetent politicians, not only the president. Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany. Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups. Gdzie człowiek się spieszy? The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks. To diabeł się wcześnie. Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów. That has been tried. That has failed. You never want a serious crisis to go to waste. The time has arrived once again. Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji. Agent Tomasz. Postaram się nie podnosić wam ciśnienia za bardzo. Może jeśli już, to trochę najwyżej adrenalina, żeby poszła do góry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Tomasz Agencki, podcast Agent, 18 odcinek Wieści Pominiętych w 7 sezonie. Moi kochani, żarty żartami, ale to nie są tak do końca żarty. Mówiliśmy na początku tego roku o tym, że NBP i Komisja Nadzoru Finansowego przeznaczyły 90 tysięcy złotych na kampanię, która miała nam obrzydzić inwestycje w cyfrowe waluty. Obrzydziła ogromnie, zaraz później wiadomo, rynek Bitcoina się zawalił i w ogóle już nie było co zbierać. I to były te śmieszne spoty o jakimś gościu, który podjeżdżał furą na jakąś kolację, miał jakieś Lamborghini, mnóstwo pieniędzy, a potem okazało się, że nikt mu nie chce zapłacić w restauracji, nikt nie chce przyjąć od niego bitcoinów czy jakichś innych coinów, ponieważ kelner nie wierzy w to, że to jest prawdziwa waluta i jest takie ostrzeżenie, uważaj, nie daj się nabrać, ale nie wiem skąd on tam miał na ten samochód, nieważne. Chodziło o to, żeby youtuberzy ostrzegali zwykłych ludzi, zwykłe proste babcie przed kryptowalutami. Tak jakby moja zwykła, prosta babcia oglądała youtuberów, była na bieżąco i inwestowała w kryptowaluty. No. W każdym razie, widzicie, wtedy było 90 tysięcy, teraz jest 615. Więc wiem, nie załapaliśmy się do tej tury. Nawet jeśli niektórych z was, moi drodzy, przekonałem do tego, że moglibyśmy napisać taki pakiet, napisać scenariusz, podeprzeć to tym, że jakieś tam produkcje medialne mamy już na koncie i wprowadzić coś takiego. Tam są, zdaje się, trzy spoty sekundowe mają dotyczyć aplikacji KNF Alert. Komisja Nadzoru Finansowego po prostu ostrzega nas przed różnymi systemami, schematami, firmami, które są po prostu najzwyczajniej w świecie niebezpieczne i które mogą pochłonąć nasze pieniądze bezzwrotnie, spekulują, nie wiadomo jak, nie wiadomo, coś tam obiecują, złote góry i tak dalej, i tak dalej. A drugą częścią kampanii mają być spoty sekundowe, które będą ostrzegały przed tym, że jak bańka pęknie, zasadniczo to będziesz nikim. Jest to dokładnie ze strony KNF-u. Zwiększenie świadomości uczestników rynku finansowego, ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe i nienadzorowany rynek Forex. Inwestowanie w piramidy finansowe, ja jestem za tym, żeby oczywiście zacząć od największej piramidy finansowej, czyli od ZUS-u, więc cieszę się, że KNF tutaj rzeczywiście zwiększa świadomość obywatelską. Nie wiem, jak to z tymi kryptowalutami do końca jest, bo mimo tego, że logo tego podcastu jest na stronie
Na ostatniej stronie, na okładce książki Zrozumieć Bitcoin, którą niedawno wypuściło wydawnictwo Fior. Ja dopiero 3 rozdziały tej książki przeczytałem, więc nie mogę się wypowiadać w żaden sposób jako ekspert. Tak więc nie wiem, może rzeczywiście Komisja Nadzoru Finansowego słusznie ostrzega nas przed tym, przed zabawą. W ogóle powinna nam zakazać inwestować, prawda? No bo każdy rodzaj inwestycji wiąże się z ryzykiem. Każdy. Jednocześnie jest to dosyć zabawna historia, bo oni wtedy mieli 90 tysięcy na przepalenie, teraz mają 615. Dlatego mówię, w następnym, za kolejne pół roku może być milion. Może być milion. Wydaje mi się, nie? To jest do zrobienia. Myślę, że powoli powinniśmy się zacząć przygotowywać do tego. I tak naprawdę to, co teraz już mówię, to jest informacja numer 5. Bo nie chodzi o to, że minął termin składania wniosków i jakiś tam o grant z Komisji Nadzoru Finansowego na nakręcenie jakichś badziewnych reklamówek. Chociaż powiem wam szczerze, za 615 tysięcy złotych to może naprawdę fajne rzeczy nakręcić. To są, wiecie, to są pieniądze, które prawdopodobnie w połowie gdzieś idą pod jakimś stołem w knajpie. Bo nie wyobrażam sobie, żeby parę spotów prostych, a widzimy sami jak KNF, jakie spoty KNF produkuje. Chociaż może nie, chociaż może się mylę, skoro wtedy zapłaciły 90 tysięcy i wyglądało to badziewnie. Ale nie wiem, to są jakby dwa budżety Corwin The Movie. Trochę, nie? Wow. To całkiem sporo można nakręcić. Ja wiem o tym, że te spoty można zrealizować za 60 tysięcy złotych i to naprawdę z profesjonalną ekipą, czy z chłopaków z Chimney Pota ściągnąć i w ogóle. A połowę tego, a resztę po prostu gdzieś tam przytulić. No bo jak, w jaki sposób... Przecież tam Komisja Nadzoru Finansowego nie zajrzy. Jest jeszcze jedno miejsce, w które Komisja Nadzoru Finansowego przez ostatnie lata, można wręcz powiedzieć, nie zaglądała, przynajmniej przez ostatni rok. Rok temu na giełdę weszła firma GetBack i od tygodnia mniej więcej robi się gorąco w związku z tą firmą. Ja nie wiem, czy ten nazwa tej firmy jest nie wiem, inspirowana piosenką Beatlesów? Get back to where you once belong. Była taka JoJo Wozmy. Pamiętacie Get Back Beatlesów, nie? Ale nigdy nie widziałem tego w ich reklamach, natomiast w reklamach Get Backu, które sobie szczególnie, specjalnie wczoraj obejrzałem, bardzo dobrze zrobione i podejrzewam, że mogły kosztować nawet więcej niż 90 tysięcy złotych. Nigdzie nie było tej melodii, ale było o tym, że to jest taka spokojna, fantastyczna, mięciutka instytucja, która skupuje wierzytelności, zajmuje się windykacją, całe pakiety wierzytelności i tak dalej. Weszła na giełdę i jest w ogóle fantastyczna. Teraz się okazuje, że na 21 maja, czyli na poniedziałek, przesunięto termin publikacji raportu rocznego spółki. Nigdy w życiu nikt by się tym nie zainteresował, gdyby nie huczało od plotek, tak mniej więcej od tygodnia, że ponoć w tym raporcie jest... No są lekko na minusie, chłopcy, no. Są lekko na minusie, bo mimo tego, że ponad 9 tysięcy osób... zwykłych, tak zwanych ciułaczy, nienawidzę tego słowa, zakupiło ich akcje w zeszłym roku, a kupili akcje na jakieś 750 milionów złotych, do tego jeszcze GetBack pozyskał 2,5 miliarda złotych ze sprzedaży obligacji, to ponoć są na lekkim minusie, który ma wynieść jakieś okolice miliarda. No i zrobiło się ciepło. Więc tłumaczenie tego, na czym dokładnie polega ten system, przyznam szczerze, że nie tyle, nie będę wam go tłumaczył, bo go nie rozumiem. Dlaczego go nie rozumiem? Bo on mnie nie interesuje w żaden sposób. Dlaczego? Ponieważ wierzę w to, że skoro mamy Komisję Nadzoru Finansowego, a nadzorem finansowym KNF-u była objęta firma GetBack, no to oni nie pozwolą nam zrobić krzywdy. I nie trzeba robić żadnych spotów, które ostrzegają nas przed GetBackiem, nie? No chyba, że teraz się okaże, że 9,1 tysiąca inwestorów indywidualnych będzie spłacać zadłużenie tej firmy. No tak jak mówię, jest miliard do tyłu, więc jest ciekawostka na poziomie dwa razy Amber Gold, mniej więcej. I z tego, co tam, wczoraj było gorąco, dzisiaj rano odpalam jeszcze kompa na chwilę, żeby zobaczyć, co w GetBacku słychać. Zasadniczo nic nowego, chociaż Rzeczpospolita, powiem wam szczerze, rzeczywiście co 5 sekund produkuje nowy artykuł a propos firmy GetBack, więc myślę, że można by spokojnie założyć fanpage, nie śpię, bo odświeżam Rzeczpospolitą. Co chwilę jest jakiś nowy artykuł o firmie GetBack i nowym takim, wiecie, tłumaczenie ludziom właśnie tych zawiłości finansowych, na czym polegają pakiety windykacyjne i tak dalej, i tak dalej. To nie jest coś, co budzi emocje. Ale, co budzi emocje? Przyczepienie łatki. Czy to jest afera PiSu, czy to jest afera PO? Nie? Bo jedni mówią, firma powstała w 2012 roku, no to PiS nie miał z nim nic wspólnego, to już były rządy poprzedniej, tej gorszej zmiany. Teraz są rządy lepszej zmiany, ale za rządów lepszej zmiany weszła na giełdzie, ale z kolei ludzie związani z tą spółką to są raczej koledzy Donalda niż koledzy Jarosława, więc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu się dowiedziałem z gazety, zaraz wam powiem, której? Z Gazety Prawnej, że ponoć
nie wiem, obecny czy były? Były już prezes Konkolewski, wysyłał listy do pana Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego KNF-u. Zresztą z pana Marka Chrzanowskiego wywiad niedawno słyszałem. Fantastyczny o tym właśnie, jak powinniśmy ostrzegać ludzi przed Bitcoinem i jak on by w to nie zainwestował, bo ma etat państwowy, więc jemu to wystarczy. To wzbudza podejrzenia, nie? Natychmiast. Oczywiście wybitna postać, jego ekscelencja Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF-u, miał dostawać listy od ludzi z GetBacku, których są delikatne, że tak powiem, insynuacje, że jeśli w firmie GetBack dobra zmiana nie pomoże w jakiś sposób, no to GetBack już zrobi tą resztką pieniędzy, którą jeszcze tam mają, to tak zareżyserują tą całą sytuację, że media zaczną pisać o GetBacku jako o aferze PiS, a mają aktywa wystarczające, żeby tak tą sprawę ustawić. I nie mówię tego po to, żeby tutaj bronić, wiecie, przed faktem PiS-u, który za chwilę może się okazać, rzeczywiście będzie atakowany o to, że jest to ich afera, ale widzę tutaj fantastyczną sytuację. Oprócz tego, że GetBack próbuje grać taki zgrany refren sprzed 10 lat, że oni są too big to fail, nie? Że tyle ludzi im zaufało, więc trzeba im pomóc, trzeba im udzielić pożyczki przez Polski Fundusz Rozwoju, mieli dostać 250 milionów złotych, PKO BP, Alior, wzięcie udziału w emisji nowych akcji przez PZU, w ogóle jakieś tam są dokładnie napisali, o co im chodzi. Nie jest tak, że tam sugerowali, że jutro rano możesz mieć wypadek, ktoś z twojej rodziny może przechodzić na nieoznakowanym skrzyżowaniu i wiesz, to różne rzeczy się dzieją. Nie, oni doskonale napisali, czego chcą i oczywiście odpisali, że może pojawić się taka narracja, że GetBack jest piramidą finansową PiS, podaję tutaj za Gazetą Prawną. I wiecie co, jak tak poszukałem wczoraj troszeczkę, to mówię, kurczę, oni tak na dobrą sprawę przygotowywali się do tego, jeśli wierzysz, że te listy są prawdziwe, przygotowywali się do tego wcześniej, ponieważ GetBack, oprócz tego, że można mówić, że to jest firma związana z ludźmi, którzy są gdzieś tam powiązani z SLD, z Platformą i tak dalej, to jednocześnie nie są to osoby przypadkowe i nie myślą przypadkowo, ponieważ jeśli dobrze poszukamy, ja sobie zresztą, nie musicie nawet dużo szukać, ja na swoim Facebooku wrzuciłem wczoraj zdjęcie, które pokazuje, że logo GetBacku jest jednym z głównych sponsorów 25-lecia Gazety Polskiej. Oprócz tego, zamieściłem to zdjęcie niżej w komentarzu, byli też jednym z głównych sponsorów gali Człowieka Wolności gazety Sieci. Kiedyś to się nazywało W Sieci, bo to było bardziej kierowane do ludzi, którzy nie mają internetu, więc nazwali gazetę W Sieci, potem wiem, że był jakiś problem prawny z nazwą. Ale wciąż klientem tej gazety, tego tygodnika są ludzie bez internetu głównie. Tak więc, czyli ten program 60+, ogólnie mówiąc. I myślę sobie, fantastyczną historię zrobili, zobaczcie. Po prostu uszyli to na zasadzie too big to fail, ale zabezpieczyli się. Wrzucili niezły pieniądz na organizację dwóch imprez, które są mega pisowskie. No bo 25-lecie Gazety Polskiej i Człowiek Wolności Sieci, no nie da się bardziej, nie da się bardziej. Moi kochani, urodziny Macierewicza nie są tak pisowskie jak te dwie imprezy. I to logo tam jest. I oni mówią, dobra, słuchajcie, my się zabezpieczyliśmy, wysłaliśmy wam pieniądze, za chwilę sprawimy, że te zdjęcia będą krążyć, nie? Mamy dokumentację, wysłaliśmy własnego fotografa i mamy każdego waszego polityka na tle loga GetBack sfotografowanego w naszej szufladzie. Zakładam, wyobrażam sobie taką sytuację, troszeczkę filmowo. I no i z tego co wiem, zdaje się, że nie, że Mateusz i ekipa nie są zainteresowani tym, żeby pomagać chłopakom z GetBacku. Jak sytuacja się będzie rozwijać, to się dowiemy w poniedziałek, dowiemy się o tym miliardzie. Ja już w ogóle wczoraj słyszałem, że to ma być 2 miliardy w plecy, czyli mamy nowy Ambergold, będzie nowa komisja śledcza, prawdopodobnie nowy sezon, nowa robota dla Wassermann i spółki, więc na pewno będzie nareszcie będzie warto zapłacić abonament. Wreszcie jest powód, żeby płacić abonament, żeby móc komisję śledczą oglądać na bieżąco. A tak serio, nie, oczywiście GetBackowi brakuje, wiecie, żeby odsunąć GetBack od PiS-u, no to wciąż brakuje tej prostej ikonografii, którą jednak Ambergold miał fantastycznie zrobioną. Jeśli ma prezydent dużego miasta, ciągnie na sznurku samolot po lotnisku, no to wiecie, to są, nawet jeśli to są zdjęcia ustawkowe, robione w swoim czasie, tak troszeczkę dla jaj, troszeczkę po przyjacielsku, troszeczkę coś tam, to jednak tutaj nie ma, wiecie, syna premiera w spółce, nikt nie mówi od początku, że to była ściema, wiecie, to jednak nie będzie tak naprawdę. Ambergold, nawet jeśli tam 7 razy więcej pieniędzy miało być przepalonych. No ale cóż, widzicie, to mamy taki too big to fail, który jednocześnie był przecież, jakby nie patrzeć,
jakby nie patrzeć, wzięty pod lupę Komisji Nadzoru Finansowego. Jakoś powiem wam szczerze, nie słyszę o tym, żeby w Polsce, nie wiem, milion, ile, miliard gdzieś wcięło przez kryptowaluty. I nie wiem, to jest pytanie, że Komisja Nadzoru Finansowego nie wie, w którą stronę patrzeć, czy po prostu w pewne strony łatwiej patrzeć niż w inne, gdzieś są latarnie, pod którymi jest ciemniej, a pod niektórymi jest jaśniej. Nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście wierzę, że Komisja Nadzoru Finansowego się naprawi swój błąd i może wkrótce już będzie można składać pomysły na granty, na kolejne programy ostrzegające nas już przed jakąkolwiek finansową aktywnością. To mówi Emilka. Słuchajcie podcastu Agent. Pozdrawiam patronów. Prime Minister, final question on Bitcoin or cryptocurrencies. Do you look at them? What do you think? We look at them. We warn the public. Will you regulate them? We are going to regulate them more. We currently fight with some shadow banking type activities. Okay. So Bitcoin and plus shadow banking. We've experienced some very big shadow banking scandal a couple of years ago called Amber Gold, and we don't want to have another one. Numer 4. A tak z drugiej strony sobie myślę, że może to jest część polityki Prawa i Sprawiedliwości, takim może niekoniecznie zaplanowana na zimno, ale w dłuższej perspektywie całkiem bardzo konsekwentna, żeby nie ostrzegać za bardzo ludzi przed tym, że może stać im się jakaś krzywda. Nie ostrzegać, bo na dobrą sprawę ostrzeganie niewiele pomaga. Wiecie, ludzie mają różne pomysły i potrafią inwestować bardzo ryzykownie, wrzucają wszystkie oba swoje jaja do jednego koszyka. Choćby nie wiem, jaka mądrość przysłów ludowych ich przed tym powstrzymywała i potem jest płacz. No, nie czytają umów, nie wiedzą w ogóle, z kim rozmawiają i tak naprawdę ani KNF, ani jakieś UOKiK-i i różne inne historie nie są w stanie tak do końca, wiecie, wyregulować ludzkiego błędu chociażby, czy zwykłej głupoty, ale z kolei, więc nie ma sensu tutaj przepalać pieniędzy, ale potem, moi kochani, potem można strugać obrońcę, potem można strugać polityka, który cię ratuje. Wtopiłeś na frankach, nie zrozumiałeś systemu frankowego, może nawet zostałeś jawnie oszukany przez banki, które pewne rzeczy napisały drobną czcionką w umowie. Nie mówimy, że tak nie było wcale, ale wszystko jedno, my się teraz tobą zaopiekujemy, wiesz, zagłosuj na nas, my ci tam zrobimy jakiś program specjalny, tam, który ci tam, nie wiem, pomoże, zrobimy coś tam frank plus, frank minus i tak dalej. Frank zero, czytane franko w skrócie. I teraz się dowiadujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji, moi kochani, w ogóle ono jeszcze istnieje, jakoś tak dawno nie słyszałem o tym, przygotowuje fantastyczny projekt dla kolejnej grupy pokrzywdzonych. Po prostu, przepraszam, nie potrafię się... Ostatnio, ja wiem, że to nie są dobre wiadomości, ale ja nie potrafię się przestać śmiać, jak czytam informacje z polskiego podwórka. Nie? Nie wiem, ja wiem, że to ku lepszemu nie zmierza, ale może to jest jakiś taki histeryczny śmiech. Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, punkt kontaktowy dla szurów, przepraszam, dla osób niesłusznie zablokowanych w mediach społecznościowych, między innymi na Facebooku, Twitterze i w różnych innych miejscach. Czyli rząd zaczyna tworzyć taką jeszcze jedną instancję. Jeśli Facebook cię zablokował, ty wciąż uważasz, że niesłusznie, to możesz się odwołać do państwowej instytucji, słuchajcie. Punkt kontaktowy dla niesłusznie zablokowanych. To jest coś jak Ministerstwo Wykluczonych, coś takiego. Nie? Zostałeś wykluczony ze społeczności pod tytułem Facebook, możesz się odwołać. I co się dzieje? W razie pozytywnej weryfikacji państwo w twoim imieniu dzwoni do cukra, czy tam do Twittera, czy do innych i mówi, słuchajcie, ale dlaczego żeście zbanowali tego gościa? Przecież on jest całkowicie w porządku, nie? Oni będą lobbować po twojej, powiedzmy, stronie, drogi słuchaczu, chociaż wiem, że tobie taka przygoda się raczej nie zdarzyła, żeby cię zablokowali. Więc jest zabawnie. Tu mamy troszeczkę z Press Service, troszeczkę z Gazety Wyborczej. Co mnie od razu ujęło za serce, to fragment, który pisze, jest coś takiego. Prace trwają od kilku miesięcy. I potem, jak tutaj jakby Press Service podaje na żywo wypowiedź na gorąco Karola Manysa z Biura Prasowego Ministerstwa Cyfryzacji, jesteśmy w fazie doprecyzowania pewnych propozycji. Słuchajcie, dobra, okej, jedna rzecz. Jak jesteście w fazie doprecyzowania propozycji, to co robiliście przez kilka miesięcy?
Nie? Faza doprecyzowywania propozycji to jest jedna z pierwszych faz pracy nad czymkolwiek. Doprecyzowanie propozycji. Nie? A oni mówią, że za chwilę mogą już to skończyć, ale oczywiście może się to jakoś tam przeciągnąć. To jest niuans. Ponoć już od czerwca ma to działać, ale ja wątpię, czy to będzie działać od czerwca, skoro oni są na fazie doprecyzowania pewnych propozycji. Co to w ogóle znaczy, tak na dobrą sprawę? Punkt kontaktowy obsługiwany przez urzędników Ministerstwa Cyfryzacji ma zacząć działać jeszcze w czerwcu. Finalizacja projektu może jednak zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Czyli nic nie wiadomo, w ogóle totalnie. Będzie za tydzień spoko, będzie za 3 miesiące, zniknie, a może w ogóle projekt zniknie. Szybciej zdechnie niż Facebook. Nie? Bo to jest znowu, jak ministerstwo bierze się za coś, to najprawdopodobniej już jest za późno, żeby ten problem rozwiązywać. Najprawdopodobniej tendencja już jest w tym kierunku, że ten problem zasadniczo sam się rozwiązuje i wtedy bohatersko wchodzi ministerstwo i rozwiązuje problem nieznany, już praktycznie nieznany, a przynajmniej już nieważny. Nie? Jest jakaś grupa ludzi, która narzeka ciągle, że jest banowana na Facebookach. Powiem wam szczerze, wiem, ta cała akcja przeciwko cenzurze, którą tam Tesco 24 rozkręca, spoko, robią na tym biznes. Słuchajcie, to jest marketing, to jest wiesz, w storytellingu jest taki archetyp opierania się na gigancie, nie? Jesteś małym wypierdkiem, opierasz się na gigancie i wiesz, i udajesz, że ty walczysz z wielką korporacją. I dzięki, tylko i wyłącznie dzięki temu ktośkolwiek o tobie słyszy, oczywiście pozujesz się na ofiarę, od razu ustawiasz taką narrację, jak ostatnio słyszałem na jednej debacie, na której Witold Gadowski był i zaczął od tego, że ustawił narrację, że to jest piąta władza, że Facebook i Twittery w ogóle przejmują kontrolę nad światem i teraz dopiero, jak już wiemy, że oni są tacy ważni, to będziemy się skarżyć, że ludzi banują i na dobrą sprawę powinni zostać już znacjonalizowani, przejęci przez państwo, uregulowani. Powiem wam szczerze, takim gościom jak Zuckerberg to jest dla nich najlepsza wiadomość, jakby państwo przejęło Facebooka w jakikolwiek sposób, bo to jest dla niego jest podzielenie się odpowiedzialnością. On już wie, że to jest takie szambo jest na tym Facebooku. Jest taki, już nikt tego nie rozumie, co tam się dzieje. Oni jeszcze wyciągają z tego masę pieniędzy. A ile? 50 tysięcy osób dziennie? 5? Czy 50? Nie pamiętam. Głupio teraz się tak pomylić 10 razy. W każdym razie tendencja jest już spadkowa. Oczywiście niewielka pod względem tego, ile ludzi jest na Facebooku i to jeszcze długo im zajmie. No nie zdziwiłbym się, gdyby za chwilę to pękło. Bo pamiętajcie o tym. Facebook jak się zaczynał na początku gdzieś pierwszej kadencji Baracka Obamy, prawda? No to ludzie, którzy wtedy mieli 25-30 lat, dzisiaj mają czasami już kilkunastoletnie dzieci. Te kilkunastoletnie dzieci nie wchodzą już na Facebooka, bo tam siedzą zgredzi, tam siedzą ich rodzice. To już jest jedno pokolenie do przodu. Nie całe oczywiście, bo tak jak mówię, wtedy tamci ludzie mieli 25-30. Dzisiaj 12-13-latkowie nie wchodzą na Face'a. Wtedy mogli mieć paroletnie dzieci, dzisiaj te dzieci już nie wchodzą na Face'a, nie? Te 10-15 lat później, no bo na Face'ie siedzą zgredzi. Rodzice, starzy, coś przynudzają, potem będą mi zaglądać, co ja lubię, co ja komentuję, co ja lajkuję i tak dalej. Więc te dzieciaki już tak coraz mniej na tym Face'ie siedzą, a starzy z kolei już z tego Face'a aż tyle nie korzystają. Więc jest to tylko i wyłącznie jedna wielka platforma sprzedażowa. Tylko i wyłącznie. Kombajn do zbierania danych i platforma sprzedażowa. Nic innego. Żadne inne. Jeszcze troszeczkę rzeczywiście w grupach społecznościowych coś tam się dzieje, ludzie się wymieniają jakimiś tam przepisami na babkę i jak najlepiej zakładać pieluchy jedną ręką, okej, spoko, to jeszcze funkcjonuje, fora się przeniosły na Facebooka, ale oprócz tego to już jest za późno, chłopaki, na cokolwiek. Potem to całe narzekanie, że Facebook blokuje strony prawicowe. Owszem, jest takie wrażenie i Facebook z Twitterem mają taką, można powiedzieć, narrację, że jeśli wyrzucą wszystko, co jest na prawo od centrum, to wtedy cała narracja zostanie przez nich przejęta i Trump już nie wygra drugich wyborów i zawsze będą demokraci wygrywać w ten sposób wybory i w ten sposób będziemy kształtować świadomość. Tylko wiecie, to trzeba naprawdę, już nie wiem, inżynieria społeczna musi wejść za głęboko, żeby człowiek coś takiego uwierzył. Autentycznie, no bo jak tak jak mówię, to już zdycha, ten model nie istnieje, coraz więcej ludzi wynosi się z Facebooka, są jakieś Mindsy, inne historie. Oczywiście one jeszcze nie konkurują tak na dobrą sprawę z Facebookiem, ale Facebook nawet nie walczy o tych ludzi. Zuckerberg, mam wrażenie, dzisiaj wygląda mniej więcej tak, jak w Polsce, nie wiem, komuchy pod koniec lat 80. Oni by z chęcią oddali połowę władzy solidarnościowcom, żeby się po prostu podzielić odpowiedzialnością za ten pierdolnik, którego narobili i z którego nie są w stanie wyjść za żadną, za Chiny ludowe, jeszcze póki co ludowe wówczas, nie? I oni myślą, że podzielą się władzą z Solidarnością, potem przychodzą wybory czerwcowe, okazuje się, że nie mają żadnej władzy, którą mieliby się podzielić, bo po prostu nie mają żadnej władzy. I Facebook jest mniej więcej na tym etapie i oni by się z chęcią pozbyli wszystkiego. Jak tylko wpuszczą kontrolę państwową do Facebooka,
tudzież zwiększą jej zakres, to po prostu będzie takie wrażenie, że pozbyli się odpowiedzialności. Zresztą tak jak słyszałem na kwietniowych przesłuchaniach w kongresie, to wiecie, ci politycy, którzy mają zajmować się regulacjami dotyczącymi internetu, pytają się gościa, w jaki sposób Facebook generuje przychody. No to jak ci goście mogą cokolwiek załatwić, jak oni nie wiedzą, w jaki sposób Facebook generuje przychody. Dobra? 27 z kwietnia Facebook zdecydował się na całkowite wykluczenie z platformy obozu narodowo-radykalnego i narodowego odrodzenia i oczywiście był wielki szum, że tutaj banują, szkalują prawicę. I powiem wam szczerze, ja wiem, że są te dziwne historie związane z jakimiś tam politykami prywatności, społeczności i tak dalej, ale co muszę powiedzieć, to ja wiem, że Facebook bardzo często przepuszcza hamówę lewacką, a nie przepuszcza hamowy prawackiej. Tylko ja nie wiem, czy to jest słuszny argument, bo to jest argument z kategorii, a za PO też kradli, to za PiSu też mogą kraść. Wiecie, to jest jakby zrównanie dwóch szwarc charakterów. Ja tego nie uważam za stosowne. Czyli co, czepiamy się, że są podwójne standardy, że nie banują hamowy lewackiej, a banują tylko hamowę prawacką. Ale dobra, można to też spojrzeć z tej perspektywy. Przynajmniej jakąś hamowę banują. To już coś. Trójeczka przed nami. Trójeczkę zaczynamy też od polityki prywatności i zgodności ze standardami społeczności i tak dalej, i tak dalej. Bo zaczniemy od Spotify'a. Moi kochani, dzisiejsza trójeczka jest feministyczna. Ale to nie znaczy, że mamy bekę z feministek. No może niektórych. Dobra, zacznijmy od Spotify'a. Coś fajnego się ostatnio wydarzyło na Spotify'u. Otóż gdzieś w tej całej chmurze RODO, GIODO i tak dalej, FRODO... ludzie klikają już na każdej stronie, każda strona atakuje cię, że używa plików cookies 15 i wszyscy już się zgadzają na te artykuły, nikt nie czyta 15 raz tych innych różnych wersji. Tymczasem Spotify wypuszcza nową politykę walki z przemocą. Ale czy to znaczy, że Spotify będzie, nie wiem co, chodził po targówku i usuwał nasprejowane hasła gdzieś tam na murach? Nie. Otóż Spotify nie chodzi po ulicy, tylko Spotify jest szwedzkim takim serwisem muzycznym, że możesz tam za darmo sobie założyć konto i słuchać muzyki. Tylko co pół godziny jest reklama. To i tak lepiej niż w największych sieciach radiowych, których słucha się w korku, w samochodzie, ponieważ możesz sobie włączyć jakąś playlistę. Może playlista, nie wiem, rockowe kawałki lat 90., nie? Albo playlista muzyka, tam koncentracja do czytania książek. Spoko. I takich playlist tam jest miliard. Oprócz tego są całe płyty. W darmowej wersji nie możesz sobie tylko wybierać kolejności piosenek, no i co pół godziny jest reklama i tak dalej, i tak dalej. Nie możesz kilka razy tej samej piosenki przesłuchać. To możesz wszystko zrobić dopiero jak im bulniesz hajs. I są tam wszystkie piosenki. Znaczy to jest naprawdę miejsce takie, że ja nie wiem, to tylko takich jakichś, nie wiem, naprawdę niszowych zespołów tam nie znalazłem, ale też już niektóre są. I czyszczenie Facebooka, czyszczenie Facebooka ma opierać się na tym, że nie będą usuwane piosenki, które zawierają przemoc lub nawołują do przemocy, tylko one będą zdejmowane z playlist i nie będą promowane w jakikolwiek sposób. Bo jak się domyślamy, oczywiście artyści proporcjonalnie do ilości wyświetleń dostają też jakiś hajs. Nie wiem dokładnie, jak działają umowy ze Spotify'em, no ale domyślam się, że jakiś hajs idzie, bo inaczej Spotify już by nie istniał, gdyby miało być inaczej. I jednym z artystów, który natychmiast został usuwany ze wszystkich playlist, jest koleś, który nazywa się R. Kelly. To też lata 90., nie wiem, pamiętacie kawałek I Believe I Can Fly, to chyba z któregoś z Batmanów był ten kawałek chyba, nie? Czy z Dumbo? W każdym razie R. Kelly ostatnio podczas wywiadu przyznał się do tego, że nie do końca rozumie znaczenie słowa underage, czyli niepełnoletnia, i ponoć miewał różne romansiła z dziewczynami, które są jeszcze właśnie nieletnie. Tak więc feministki z grupy Ultraviolet pogratulowały Spotify'owi oficjalnie tego, że zaczyna walczyć z R. Kelly'm na różnych playlistach. Tu trzeba też taki mały disclaimer wrzucić, że Spotify do walki z tą przemocą zaprosił różne środowiska właśnie walczące z homofobią, walczące z rasizmem, walczącą z różnymi izmami. I się bardzo te społeczeństwa, te różne grupki ucieszyły, że ktoś ich bierze na poważnie i one będą teraz przesłuchiwać ten Spotify tam od początku do końca i szukać całego hejtu w różnych piosenkach. Mają problem, ale nie wiem, jak będzie na przykład Ice Cube śpiewał Fuck the Police z NWA, no to czy to jest nawoływanie do czego? Do rodzenia dzieci policjantom?
polityka jakaś prorodzinna, czy może jest to hejt, a może to jest odpowiedź na hejt, który biegnie ze strony polityki. To są strasznie, to nie jest takie łatwe. Może dlatego aż tyle tych wrażliwych NGO-sów Spotify zaprosił. No i Ultraviolet już dziękuję Spotify'owi oficjalnie za R. Kelly'ego, ale nie byliby sobą, gdyby nie wykorzystali okazji do tego, żeby oczywiście pociągnąć temat dalej, no bo przecież to nie tylko R. Kelly gdzieś tam podrywał jakieś małoletnie siksy, było ich dużo. No, piosenek Polańskiego póki co jeszcze na Spotify'u nie znalazłem, ale na pewno wiem, bo słyszałem, na Spotify jest dużo Eminema, dużo Nelly'ego, dużo Dona Henley'a z Eagles, jest Chris Brown, taki raper, Tekashi 69, Ted Nugent na przykład, jest Steven Tyler, Aerosmith, jest oprócz tego Red Hot Chili Peppers. I o tych artystach właśnie wypowiadają się feministki z Ultraviolet, ponieważ też ci artyści powinni zostać ze Spotify'a usunięci. Czyli nie będzie Eminema, nie będzie Red Hot Chili Peppers, nie będzie Aerosmith, nie będzie Eagles i różnych innych tam Nugentów i tak dalej. To Nugenta mają 100 pretensji, bo Nugent popiera Trumpa, więc to jest w ogóle, to już popieranie Trumpa samo z siebie już jest nawoływaniem do nienawiści. Nieważne, ważne, że ten. I oni wszystkie te propozycje są oparte, do pewnego stopnia są konsekwentne, to nie jest wcale jakiś nonsens, nie? Oczywiście można powiedzieć, że to nie jest żaden feminizm, tylko jest po prostu zwyczajny purytanizm, ale Spotify sam napisał, że ograniczane będą zasięgi piosenek i artystów, które to piosenki nawołują do nienawiści, oraz artyści poza sceną zachowują się niemoralnie. Czyli zachowanie artysty poza sceną, jak już przestał śpiewać, wiedział kiedy ze sceny zejść i zszedł z tej sceny i zaczął tam coś robić w backstage'u z jakąś, wiecie, małoletnią fanką, groupies, i potem się okazało, że ona ma 15 lat, to w tym momencie jednocześnie sam sobie kasuje drogę na Spotify'a. Widzicie, jest to jakiś mechanizm, którym nagle się okazuje, że ten kapitalizm wypuszczony zaczyna dbać o moralność, tak na dobrą sprawę, nie? Ja nie wiem, co by na to Adam Smith powiedział, ale widzicie, jakby standardy moralne zaczynają być bardzo wysokie. I tu nie ma żadnego stowarzyszenia moherów, które by pilnowało tego, żeby takie były piosenki, albo takie, albo stwórzcie aplikację, która odfiltrowywuje wszystkie explicit lyrics, nie? Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. I same feministki o to dbają. Mają tego dużo. Antony z Red Hot Chili Peppers, Antony kiedyś przyznał się do tego, że uprawiał seks z 14-latką. Chris Brown bił Rihannę w 2009 roku, Eminem strzelał z nielegalnej broni, Steven Tyler też tam, czy David Bowie też mówili o tym, że gdzieś tam uprawiali seks niekoniecznie, że tak powiem, z osobami pełnoletnimi. Więc jest tego sporo. Jerry Lewis przecież ożenił się z 13-letnią kuzynką. No to co, Jerry Lewisa ściągamy z list The Best of Rock and Roll na przykład? John Lennon, czy Ringo Starr, czy John Lennon przecież lali swoje żony regularnie. No to przecież Yoko Ono nie ma skośnych oczu, dlatego że jest Azjatką. Później tak się nazwała, dopiero później zmieniła nazwisko na Yoko Ono, jak już po kilku operacjach było. Nie, a tak serio, do tego macie, wiecie, cały norweski black metal, gdzie jak jakiś, nie wiem, basista nie podpalił kościoła, to na pewno zabił wcześniej jakiegoś perkusistę, nie? Więc nie wiem, kto by został na Spotify'u. Autentycznie jakiś Christian Rock, ale nie Chris Rock, tylko Christian Rock. I może się okazać, że nagle nie będzie warto, wiecie, tego nabywać tego, tej promocyjnej, teraz staje się tam jakieś jest na no, usługi właśnie Spotify'a, która pozwala ci przewijać piosenki, bo się okazuje, że przeskakujesz, a tu nie ma żadnych piosenek, a tu nic, tylko hymny oazowe, a potem by się też co innego by się okazało tych z oazy i jeszcze to w swoim czasie wyjdzie i Spotify w ogóle będzie już pozbawiony jakiegokolwiek kontentu. Dobra, trójeczka jest fantastyczna w dzisiejszej, trzecia w trójce, druga w trójce, przed chwilą melodia jest o tym, jesteśmy na Cornell University, okej. Okay. Słuchajcie, dziewczyna, studentka miała prezentację na koniec roku, w której To jest tak proste, że aż jest skomplikowane. Dobra, dziewczyna na uniwersytecie ma prezentację związaną z tym, jak walczyć z patriarchatem i walczy z tym patriarchatem za pomocą chodzenia w krótkich dżinsach. Nie? I wtedy profesor, dziewczyna nazywa się Leticia Chai, profesor Rebecca Magor zadała jej pytanie, czy aby na pewno będziesz w tym stroju prezentowała swoją tezę, swoją pracę końcową. Co sprawiło, że dziewczyna się rozpłakała, trzasnęła drzwiami i po chwili wróciła w samej bieliźnie i dokończyła pracę o walce z patriarchatem w samej bieliźnie.
ponoć też zachęcała uczniów, żeby też się rozbierali podczas jakby nie było oficjalnej prezentacji pracy dyplomowej, ponieważ jest to walka i przebywanie, co ja mówię, jest to stanie wspólnie w solidarności z ludźmi, których kwestionowana jest ich spoistość wewnętrzna i to kwestionowanie twojego ja odbywa się za pomocą percepcji osób innych. Czyli ktoś kwestionuje moją na przykład kobiecość i pyta się mnie, czy na pewno będę w krótkich dżinsach z wyciętym rowkiem prezentować pracę naukową na koniec roku. Nawet jeśli ta praca dotyczy walki z patriarchatem, to wtedy musisz się rozebrać i w ten sposób zamanifestować swoją kobiecość. Bo widocznie ja gdzieś widziałem zdjęcie, ale nie przyglądałem się. Być może ktoś wątpił w to, że to jest kobieta, musiała się rozebrać, żeby to udowodnić. Nie mam zielonego pojęcia. Najlepsze jest to, że w Stanach funkcjonuje tak zwany Title IX. To jest takie biuro, to jest takie prawo, które dotyczy tego, że jeśli jakakolwiek instytucja naukowa pobiera granty państwowe, to nie może dyskryminować ze względu na rzeczy związane z płcią i płciowością ogólnie. No i jakby nagle się okazuje, że biuro, które zajmuje się ściganiem różnych dyskryminatorów, zadzwoniło do Letitia Chai, tej studentki, i zapytało się jej, czy przypadkiem nie była ona dyskryminowana w szkole. I czy ma zamiar złożyć pozew przeciwko nauczycielce, wiecie? Bo nauczycielka zapytała ją, zasugerowała jej, że być może, wiesz, strój kąpielowy praktycznie i jakieś tam dżinsy, które byłyby za długie nawet na teledysk Cisco, no może nie są z najlepszym pomysłem, nie? I ponoć gdzieś tam rzeczywiście nie było jakiegoś wielkiego konfliktu z tą nauczycielką. Ona mówiła, że powoływała się na savoir-vivre, na jakieś prawo wewnętrzne tej szkoły, które mówi o tym, żeby w godny sposób prezentować wyniki swoich prac naukowych. No i okazało się, że nie, że właśnie savoir-vivre przegrywa z poprawnością polityczną, bo poprawność polityczna wypycha savoir-vivre jakkolwiek. Savoir-vivre to jest ograniczenie, to jest, wiecie, to jest kabotyńskie narzucenie burżuazyjnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to tyle. Title X w Stanach obowiązuje i już zaczyna się rozkręcać na wszystko. Dobra, trzecia informacja w dzisiejszej trójce jest według mnie najfajniejsza, bo nie tyle sama informacja jest żałośnie śmieszna i już ona mogłaby trafić spokojnie do sequela Niekaroneki, która cię kąsa, to pochodzi z portalu psy.pl i to jest psy po polsku, nie Psy, ten co śpiewał Gangnam Style kiedyś, nie ten psy, tylko psy.pl, polski dziedzic, znaczy polska strona zajmująca się kynologią, psami, nie wiem, tam są jakieś rzeczy, można znaleźć adresy do schronisk, można ich wesprzeć, oni tam z Agatą Młynarską potem przytulą jakąś suczkę czy coś takiego. A propos suczek jest właśnie ta historia, ponieważ portal psy.pl jakby przekazuje pewien apel organizacji PETA, doskonale znanej agentowiczom People Eating Tasty Animals, organizacji zajmującej się prawami zwierząt do trafienia na talerz w godny sposób. I o czym PETA najpierw mówi, a tak jak mówię, relacjonuje to portal psy. Kwestia dotyczy tego, że osoby kupujące szczenięta, zamiast adoptować na przykład porzucone zwierzę, wspierają seksualny wyzysk suczek. Kynologiczny marksizm, moi kochani, się wkrada. Głównym zadaniem psów płci... Ja trochę odpowiednim... Ja nawet jak czytałem to już słyszałem ten głos w głowie. Głównym, bo to trzeba wyszczekać odpowiednio. Głównym zadaniem psów płci żeńskiej jest zwyciężać w konkursach piękności, a potem rozmnażać się, aż ich ciała zostaną kompletnie wyeksploatowane. Jeśli więc kupujesz psa, finansujesz wyzysk seksualny. To pisze PETA. Tłumaczenie na stronie psy.pl. Suczki trzymane w pseudohodowlach, od razu się pojawia hasło pseudohodowle, aha, czyli coś jak z tymi futerkami, wiecie, nie? Niedawno mieliśmy sprawę. Zmuszane są do tego, by wielokrotnie rodzić, aż do momentu, gdy fizycznie nie są w stanie po raz kolejny wydać na świat szczeniąt. W pseudohodowlach suczki przetrzymywane są w koszmarnych warunkach, podobnie jak w wypadku zakazanego wyzysku seksualnego kobiet w ramach handlu żywym towarem. Czyli nagle sąsiadka, która kupiła sobie małego pieska, niuniusia, handluje żywym towarem. No, jest handel żywym towarem. No przecież pies jest żywym towarem. Nie? I jest towarem. Płacisz za niego. Jest to finansowy wyzysk. Tak samo jak handel kobietami. Jest to zrównanie kupienia sobie pieska z handlem żywym towarem. Czujecie? Kupujesz od hodowcy labradora i jesteś dokładnie takim samym paserem, jak koleś, który gdzieś, nie wiem, tam na rynku w Somalii kupuje sobie niewolnika. Dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Kupiłeś małego pieska,
sznaucerka, rozumiesz, sąsiadka kupuje sznaucerka, ona jest dokładnie tak samo winna temu jak ci handlarze tam, nie wiem, z jakiegoś rogu Afryki, którzy handlują ludźmi. Wow. To jest dokładnie to samo. I pseudohodowle, no bo wiadomo, że to musi być hasło. Ale hodowcy ci oficjalni również traktują suczki jako zyskowne przedmioty. To przy okazji przypominam atak na konkursy piękności, który jak zaczynałem ten podcast w 2010 roku, to konkursy piękności były atakowane przez islamistów. Nie? Teraz konkursy piękności atakowane są przez feministki. Mają bardzo dużo wspólnego te organizacje. Naprawdę, trzeba kiedyś było... Jest ten purytanizm gdzieś tam wszyty pod Esperalem zaraz, gdzieś. Hodowcy również traktują suczki jak zyskowne przedmioty. 3 miliony uśpionych zwierząt jest wynikiem tego, że jest handel zwierzętami. 3 miliony w Stanach Zjednoczonych rocznie uśpionych zwierząt. Gdzieś kiedyś był taki artykuł o tym, że PETA też ściąga zwierzęta, które gdzieś tam, zdaje się, naturalizowali w jakiejś ciężarówce szybko, bo nie mieli funduszy, żeby się tymi zwierzętami zajmować. Więc nie wiem, czy ta informacja była tak do końca prawdziwa. Jeśli tak, to czy jest wliczone do tych 3 milionów. Od razu, pierwszego dnia załatwiali szczeniaka. Żadnej hodowli sprzedaży zwierząt towarzyszących nie można uznać za odpowiedzialne. Żadnej hodowli. Słuchajcie, ja tylko jedną rzecz się wtrącę, że też uważam, że fajnie jest zaadoptować psa ze schroniska, albo czasami są takie sytuacje, że nawet nie musisz iść do schroniska. Są ludzie, którzy muszą pozbyć się psa, urodziło się dziecko, na przykład dziecko może być, nie wiem, uczulone albo mieć inny rodzaj jakiejś wrażliwości i wtedy takiego psa możesz przejąć. Kiedyś przejąłem takiego Dobermana i to już był Doberman 8- czy 9-letni. Trafiłby do schroniska, więc do pewnego stopnia odbiłem tego psa ze schroniska, zanim on tam trafił. I mam taką historię, to była fantastyczny pies. W ogóle Dobermany są zajebiste. I też suczka. Nikt jej nie nakłaniał do rodzenia. Chyba nie miała w ogóle nigdy szczeniąt, ale nie odbiło jej. Nie odbiło jej, żeby było jasne. Nie zapisała się do PETY. Każdy, kto troszczy się o równouprawnienie i sprawiedliwość społeczną, może pomóc skończyć z seksualnym wyzyskiem suczek, odmawiając wspierania agresywnych pseudohodowli hodowców. Apelują działacze organizacji PETA. I puenta całego artykułu, która mnie po prostu usadziła natychmiast na kanapę. Cytuję za psy.pl. W tym kontekście hasło kupiłaś szczeniaka, nie możesz się nazywać feministką, jest jak najbardziej na miejscu. psy.pl. Wraz z rozwojem Polski rosną w siłę polskie przedsiębiorstwa, sytuacja ewoluuje, zmienia się i tak oczywiście powinno być. Jak to jest, że wszyscy myślą, że chodzisz z Kaśką? Nie jesteście przecież parą. Okej, często ostatnio lądujecie razem na kawie. Może ktoś ze znajomych zauważył, ale sama Kaśka? Niby w porządku dziewczyna, ale jak zacznie gadać o społecznej sprawiedliwości, wyzysku, przywilejach białych samców, nierównościach, MeToo, ruskich trolach Trumpa, białych Oscarach, podnoszącym głowę faszyzmie, bezrobociu spowodowanym zbyt niską płacą minimalną, polowaniach arystokracji, akcji afirmatywnej, globalnym ociepleniu, uprzedmiotowieniu kobiet, 100% podatku spadkowym, nieheteronormatywności, wojnie kościoła z kobietami, darmowej opiece zdrowotnej dla wegetarian i wycince puszczy, to nawet jeśli nie chodzisz z Kaśką, masz ochotę ją rzucić. Zrób to! Już dziś możesz rzucić Kaśkę na patronite.pl/agent i wesprzeć tym samym produkcję podcastu promującego wolność gospodarczą, wartości liberalne, globalizację, kapitalizm i jeszcze kilka idei, które wyciągają ludzi z biedy i zapobiegają wojnom, nawet jeśli Kaśka dostaje na ich widok ataku trzęsawki. patronite.pl/agent. Hola, soy Federico Fernández y estás escuchando el podcast de Agente Tomás. Jan Kubań, słuchajcie podcastu Agent. Hi, this is Jaron Brook from the Ayn Rand Institute. I hope you're enjoying Agent Thomas's podcast. Mówi Łukasz Warzecha, słuchajcie podcastu Agent. Pozdrawiam słuchaczy Agenta, Stanisław Michalkiewicz. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha, słuchajcie podcastu Agent. Mówi Marek Tatała, Forum Obywatelskiego Rozwoju, słuchacie podcastu Agent. This is Matthew Termond. Thank you all for listening to Agent Tom. This is Miguel Liczka from Liberland and you're listening to Agent Thomas. Cześć, mówi Mikołaj Pisarski, prezes Instytutu Misesa. Słuchacie podcastu Agent. Cześć, mówi Rete. Słuchacie Agenta, najbardziej niepoprawnej politycznie audycji w polskim podcastingu. My name is Chanshi Chanda.
I'm just encouraging you as you listen to Agent Thomas. Tu Marian Kowalski, słuchacie podcastu Agent. Tutaj Arkadiusz Sielen, słuchacie podcastu Agent. Wojciech Sirek, portal namzależy.pl, słuchacie podcastu Agent. Słuchacie Mateusza Machaja, tu podcast Agent. Witajcie, pozdrowienia od Witka Kwaśnickiego. Wszystkiego najlepszego. This is Lawrence Reed from the Foundation for Economic Education and you're listening to Agent Thomas. Numer 2. Goldman Sachs, CBOE, CME, Nasdaq i największa giełda, czyli New York Stock Exchange. Wszystkie przygotowują się w jakikolwiek sposób, lepszy lub gorszy, ciekawszy lub mniej ciekawy, bardziej lub mniej ograniczony, na rzeczywistość blockchaina. Pojawiają się produkty podobne do Bitcoina, do innych portfeli. Każdy z tych podmiotów zaczyna rozumieć, że przed Bitcoinem, przed blockchainem, przed kryptowalutami nie ucieknie. Po prostu nie da się tego tematu przesiedzieć, zamilczyć, zamieść pod dywan. Jest presja, klienci domagają się takich usług, klienci domagają się usług podobnych, wzorowanych na tych systemach. I tak jak mówię, nie będziemy wchodzić w szczegóły techniczne, to nie jest ważne. New York Stock Exchange, czyli NYSE w skrócie, planuje założenie platformy tradingowej dla kryptowalut. Goldman Sachs będzie w tym momencie operował na bitcoinach, czy tak na dobrą sprawę na towarach podobnych do bitcoinów, ale też będzie można handlować bitcoinami, będzie można posiadać bitcoiny w portfelach Goldman Sachs. Nasdaq podobnie. Nasdaq zaczyna tworzyć nowe środowisko, w którym uregulowuje handlowanie i trading bitcoinowy. Masę innych instytucji robi dokładnie to samo. Goldman Sachs, zdaje się, będzie miał portfele, które są czymś w rodzaju, jakby to powiedzieć, luster takich mirrorów bitcoina. Znaczy, nie będzie można mieć bitcoina, będą jakieś takie odpowiedniki bitcoina, które będą na sztywno powiązane z bitcoinem jeden do jednego i zasadniczo to będzie bitcoin. No taki jakby bitcoin, talon na bitcoin, TNB. Będzie problem chyba w NYSE, ma coś takiego, że nie będzie można stosować różnych derywatyw, futuresów, innych narzędzi, takich kontraktów, wiecie, przyszłościowych, pochodnych żadnych produktów, natomiast będzie można kupować, sprzedawać, trzymać bitcoiny w portfelu, który będzie wzorowany na Coinbase. I zasadniczo, widzicie, każda z tych instytucji ma jakieś ograniczenia, oni nie wprowadzają, tak nie idą tak na 100%, zresztą to nie jest aż tak za bardzo potrzebne, ale wszyscy już do pewnego stopnia to rozumieją, że coś się z tym dzieje. Były jeden z byłych executives w Goldman Sachsie było dużo, facet, który założył Ledger X, Paul Chu, pisze w CNN-ie, podczas wywiadu dla CNN udzielił takiego wywiadu, mówi, że to jest dokładnie ten moment, wiosna 2018, to jest moment bez precedensu, po prostu wszystkie gigantyczne podmioty na świecie zaczynają rozumieć, że muszą odrobić lekcje i nigdy nie było takiej sytuacji w historii, żeby nagle ci tak zwani majorsi zrozumieli, że są krok do tyłu i muszą naprawdę dowiedzieć się, o co chodzi z tym bitcoinem. Tak jak mówię, sam muszę doczytać do końca książkę, której jestem zresztą patronem medialnym i bardzo was serdecznie zapraszam. Polecam książkę Zrozumieć Bitcoina, wydawnictwo fear.com. Bo tam jest moje logo z tyłu podcastu. Jedną rzecz, którą jeszcze Paul Chu powiedział, która mi gdzieś, powiem wam szczerze, została w głowie, to jest to, że jestem zaskoczony tym, że największymi wyznawcami kryptowalut są obecnie ludzie, którzy na samym początku byli najbardziej sceptyczni. I wiecie, dlaczego zostaje mi to w pamięci, zostaje mi to w głowie? Ponieważ to jest bardzo, 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 bardzo ciekawa obserwacja. Ona mi po prostu daje nadzieję, że jak tylko nasi chłopcy, ekipa od Mateusza, może przeczyta Zrozumieć Bitcoina, książkę od Janka Fiora, polecam, może powinienem zanieść parę egzemplarzy chłopakom, to z tych najgorszych, zatwardziałych, wiecie, banksterskich sceptyków, którzy wierzą tylko i wyłącznie w pieniądz drukowany. Bo to jest coś, co możesz schować do kieszeni, to nikt ci tego nigdy nie zabierze. Chyba, że inflacja. Oni mogą się zamienić w największych wyznawców kryptowalut. Tylko czy to jest możliwe w przypadku naszych kolegów Mateusza, nazwijmy to.
Póki co raczej wieści są smutnej treści. Jeśli siedzicie w temacie bitcoinowym, no to doskonale wiecie, że w tym tygodniu takim newsem numer jeden jest to, że ostatecznie BitBay przenosi się na Maltę. I wiecie, co to jest BitBay, wiecie, co to jest Malta, wiecie, dlaczego przenoszą się na Maltę. Ci, którzy mogli nie siedzieć w bitcoinach przez ten tydzień albo w ogóle nie siedzą, nie śledzili tych newsów, to BitBay to jest taka firma, która jest zasadniczo największą giełdą bitcoinów w Polsce. Oprócz tego jest największą giełdą bitcoinów w Europie i ponoć jest szósta na świecie. Więc czy jest szósta, czy siódma, słuchajcie, a może nawet dziesiąta, wszystko jedno. Czyli mamy temat innowacje, inwestycje w przyszłość polskich startupów, tak, którzy będą gigantami w przyszłości. Rząd znowu wybiera zwycięzców i wybiera przegranych. Wybrał zwycięzców na kongresie ekonomicznym w Katowicach niedawno. No i teraz, jak się okazuje, wybrał też przegranego. Tylko pytanie, czy przypadkiem dla BitBaya to naprawdę nie jest dobra sytuacja. Sylwester Suszek, który jest założycielem BitBaya, powiedział niedawno w wywiadzie, że zasadniczo wszyscy się już z Polski wynieśli. Oni są na końcu. Nie wiem, jaki to był pomysł. Znaczy zawsze ktoś jest ostatni, zawsze ktoś jest pierwszy, ale to jest, wiecie, duży gracz. Dużym graczom po prostu czasami trudniej jest wykonać pewne ruchy, trudno jest się przenieść, nie? Jeśli jesteś chłopakiem, który ma, nie wiem, jednoosobową, czy dziewczyną, która ma jednoosobową działalność gospodarczą, przeniesiesz się z Polski do Anglii, to nawet czasami możesz przenieść się do laptopa, założyć sobie w Estonii spółkę i już, fajnie, czy na Słowacji, czy na Słowenii, czy gdzieś. Ale masz firmę, która zatrudnia ludzi, która ma operacje, konta, fantastyczna historia. No i okazuje się, że co? Komisja Nadzoru Finansowego, która była już bohaterem dzisiejszego odcinka dwa razy, po raz trzeci raz wraca jak zły refren. I oprócz tego Krajowa Administracja Skarbowa, słuchajcie, zażądała od giełd i kantorów oferujących kryptowaluty szczegółowych danych na temat klientów i wszystkich transakcji, których tam jest, nie wiem, po prostu setki tysięcy na dzień, jak nie więcej, jak nie mniej, nie wiem. Jest tego dużo, nie? Od wszystkiego trzeba płacić podatek, który jest w ogóle z kosmosu. A oprócz tego warunki są w żaden sposób nieuregulowane. No a oprócz tego zapomniałem dodać, no przecież od tego zaczęliśmy program. KNF ściąga od ciebie podatek, między innymi z takiej firmy, i za te podatki finansuje kampanię na 500 000 złotych, która to ma wytłumaczyć ludziom, że Bitcoin to ściema zasadniczo i kryptowaluty to jest równie wielka piramida finansowa co ZUS, a nawet większa może. Z czego nie mówią o tym, że ZUS jest piramidą finansową, ale może to mają jeszcze za mały budżet na to czekamy jeszcze ze dwie edycje do przodu i może o tym coś powiedzą. W każdym razie BitBay, największa polska giełda i największa europejska giełda bitcoinów, fantastyczna firma, chwalona na całym świecie, która osiągnęła gigantyczny sukces w 4 lata, po prostu wygrała ten rynek całkowicie, przenosi się na Maltę. Po drodze chcieli, z tego co czytamy, chcieli ich ściągnąć Szwajcarzy, goście z Emiratów Arabskich, Białorusini. Białoruś zaproponowała im w ogóle 5-letnie zwolnienie z podatków. Oni wybrali Maltę, bo Malta jest w Unii Europejskiej, ma niskie podatki i zasadniczo Malta otwiera się na kryptowaluty i nie produkuje debilnych spotów o tym, że nie wiem, jak będziesz inwestować w kryptowaluty, to ci dziewczyna rzuci albo coś takiego. Komisja Nadzoru Finansowego wpisuje, słuchajcie, BitBaya na listę ostrzeżeń publicznych. Co się dzieje? Banki odmawiają współpracy, nie? Czyli możesz handlować na tej giełdzie nagle tylko i wyłącznie wewnątrz kryptowalut, nie możesz ich wymieniać na inne waluty. No to... jak ktoś mi mówi o innowacji i wspieraniu i dmuchaniu i chuchaniu na startupy, nie? To jest czad. I to jest wszystko, wiecie, ja bym się nie zdziwił nawet, gdyby coś takiego było jakby nie wiem, jakby teraz kontynuowali władzę chłopcy z Platformy Obywatelskiej, bo to jest dokładnie ten sam mindset. To jest dokładnie ten sam kiełbie wełbie w głowie. Dokładnie to samo. Tylko jeśli dookoła słyszymy o startupach, o innowacjach i dostajemy takiego strzała, i tak jak mówię, na tle chociażby tych newsów o tym, że wszyscy gracze finansowi wchodzą w kryptowaluty, ale przecież goście z Goldman Sachs, goście z Nyses czy z Nasdaqu, to kurczę, no jakby nie było, ale to są kumple Morawieckiego, nie? Come on! To on, nie wiem, obrazili się na niego, wyrzucili go z Facebooka ze znajomych i on nie wie, co się dzieje na świecie? No to już wie, mam nadzieję, że słucha tego podcastu, panie Mateuszu. BitBay 1, Polska 0. Polacy są elastyczni, potrafimy odpowiadać we właściwy sposób na wyzwania nowych czasów. Numer 1. Okej. Żeby nie było tak, że cały czas narzekamy, że nasz rząd nie jest innowacyjny, że ci ludzie są w ogóle w pierwszej połowie XX wieku gdzieś tam zaczepieni i przyczepieni do skały i że robią zupełnie rzeczy wbrew temu,
co deklarują. Otóż nie. Moi drodzy, pamiętacie coś takiego jak opłata reprograficzna? Zdaje się, że było o tym w agencie jakieś 6 lat temu, czy coś koło tego. Chodziło o to, żeby oddać twórcom coś na kształt zadośćuczynienia, takiej rekompensaty za prawo do dozwolonego użytku. Dozwolony użytek polega na tym, że jeśli ja kupuję w sobie w sklepie płytę, na przykład płytę Martina Lechowicza, to siedzę sobie w domu i słucham tej płyty, więc jest dozwolony użytek, no bo kupiłem, zapłaciłem za tą płytę. Ale jak na przykład siedzi w tym samym domu ze mną córeczka albo przyjdzie ktoś jeszcze i sobie siedzimy, pijemy herbatę i słuchamy tej płyty w spokoju i skupieniu, to do pewnego stopnia ten mój gość i córeczka pod stołem też słuchają tej płyty, a Martin nic z tego nie ma, bo ja tylko raz zapłaciłem za tą płytę. I chodzi o taką właśnie rekompensatę i w ten sposób nałożono podatek na nośniki. Pamiętacie, było to parę lat temu. Nałożono nośniki na kasety magnetofonowe, na płyty CD. Było jeszcze wtedy na pendrive'y, na nagrywarki, na kserokopiarki, okazuje się, bo jakimś cudem ktoś nauczył się kopiować płyty na kserokopiarce. Drukarki też, wiadomo. I różne inne takie towary, które mogły przenieść wartość w jakiś sposób. W ramach dozwolonego użytku, bo ja w ramach dozwolonego użytku, w ramach własnych, nazwijmy to, nie wiem, uprawnień, mogę sobie na przykład skserować książkę na własnej kserokopiarce i rozwiesić ją sobie, wytapetować pokój. No ale ktoś przyjdzie i zacznie z tej tapety czytać tą książkę, nie? No to już, ja już czuć, że swędzi autora ucho, że ktoś czyta moją książkę niezasłużenie, nie? Albo do biblioteki trafiła i ktoś ją wypożyczył, nie? Druga opcja. W tym momencie okazuje się, że nasz rząd rzeczywiście jest bardzo do przodu i chce już na jesień wprowadzić ustawę, w zasadzie rozporządzenie o czystych nośnikach. Ale sama nazwa, rozporządzenie o czystych nośnikach, już jest zabawna, bo to brzmi jak jakiś czysty nośnik, słuchajcie, jak jakaś kampania, która ostrzega przed wirusami, ale takimi bardziej wirusami, no nie wiem, cielesnymi, powiedzmy to, nie? Czy Piotr ma czysty nośnik? W każdym razie, może to nie jest śmieszne, to jest żałosne tak naprawdę. Pan wicepremier, minister chałtury i dziadostwa narodowego, minister Piotr Gliński zapowiedział, że jesienią będzie gotowe rozporządzenie o czystych nośnikach. Ma ono zapewnić artystom przychody z tytułu odtwarzania ich utworów na tabletach czy smartfonach. I to jest właśnie innowacja, słuchajcie, bo już nikt nie słucha na CD-kach, nikt nie słucha na kasetach magnetofonowych, nikt nie słucha na drukarkach, jak się okazuje, nikt nie nagrywa płyt, nikt nie nagrywa tych utworów na pendrive'ie i nikt, wiecie, no już tego się tak nie robi, nie? Wspomniany dzisiaj wcześniej Spotify w wiadomości numer 4. No, na czym się przenosi Spotify? Łączysz się z siecią, instalujesz appcase i mu zaleci, nie? Tyle. No więc kurczę, gdzie te kasety magnetofonowe i ta opłata graficzno-pornograficzna już jakby się spala, nie? Nie ma sensu. Na CD-ki, na DVD i nikt tego nie używa już przecież. A jak używają, to jakieś tam odsetek. Ktoś tam w prezencie komuś płytę kupi CD, dostanie i mówi, o, nowa płyta CD, fajnie, zaraz sobie ją rzucę na Spotify'u. I nawet nie wyjmuję z pudełka, bo może kiedyś będzie produktem kolekcjonerskim. Już wkrótce, już za miesiąc. I to jest taki, wiecie, podatek od piractwa, część druga. To jest to jest cała innowacyjność naszego rządu. Żeby było jasne, nie, ja mówię, żeby nie było. Nasz rząd jest innowacyjny. Obczaił, że ludzie nie słuchają już kaset magnetofonowych. Mimo tego, że pan profesor Gliński ma całą kolekcję na kasetach magnetofonowych. Jeszcze nie przyszedł na CD-ki, a już słyszy o jakimś Spotify'u, którego też nie rozumie. I teraz jak opodatkować Spotify'a? No nie mogą opodatkować Spotify'a, nie? No nie mogą. No ale mogą ci opodatkować smartfona. A skoro masz smartfona, to znaczy, że możesz mieć Spotify'a. I to znaczy, że możesz słuchać muzyki na tym smartfonie, albo sobie nagrać MP3 nawet możesz przecież, nie? I słuchać możesz tej muzyki z kimś, kto nie zapłacił za tą muzykę. Więc ZAIX już ma natychmiast prawo przecież podnieść jakąś pretensję. To jest jakiś... Tak jakby posiadali jakiś tytuł do tego. Ja nie wiem, czy artyści się o to tego domagają? Nie? Szczególnie, że wiedzą, że zarabia się na koncertach, nie na płytach. To jest stara prawda na rynku muzycznym. Zarabia się na koncertach. Płyty są promocją koncertów, są pamiątką z koncertów. Przepłaconą zresztą. O czym bardzo fajnie opowiada film. Zaraz wam powiem, jak ten film się nazywa, bo jest fantastyczny. Mam tutaj plakat All Things Must Pass o Tower Records. Słuchajcie, zobaczcie sobie dokument
All Things Must Pass. Tower Records Documentary, jeśli wpiszecie na Google. Fantastyczny film o sklepie, który sprzedawał płyty. Od lat 60. do lat w zasadzie 90. 2000. I na czym polegał wzrost popularności płyt, jeszcze singli wtedy, gramofonowych, i gdzie to się skończyło? Jak rozbili się o skałę, złożyli o bankructwo, tak naprawdę złożyli kilka lat po tym, jak mieli największe obroty. I to jest pierwsza scena filmu o tym, jak składają, czy tam hasło o tym, że to jest firma, która zarabiała gigantyczne pieniądze, miała gigantyczne obroty, rok później musieli złożyć kasę o bankructwo. Fantastyczny dokument z takich biznesowych perspektyw. Ale chyba w Maszu będę o tym najbliższym mówił więcej o tym dokumencie, bo to nie jest temat na podcast. Ale pan Piotr Gliński też powinien zobaczyć ten film. Naprawdę, bo tam jest powiedziane, że wiecie, płyty były zagrożone przez kasety, potem weszły CD-ki, po drodze były jeszcze digital diski, które miały być najlepsze ze wszystkiego, a przegrały rozmowę. Wiecie, to są rzeczy rynkowe, których niestety ministrowie nie są w stanie przewidzieć, szczególnie, że oni nie rozumieją ich dzisiejszego istnienia, ponieważ wciąż patrzą w przeszłość, nie? To jest taki podział. Pracownik, nie? To jest, pracownik siedzi na krześle i coś skrobie, nie? On jest w firmie człowiekiem, który patrzy w przeszłość. On w oparciu o przeszłość działa. Związki zawodowe. One się zawsze odnoszą do przeszłości. One by chciały, żeby nic się nie zmieniło, żeby miał tą pracę, siedział przy tym krześle i tak dalej. Menedżer musi patrzeć na rzeczywistość teraz, jaki jest popyt, jaka jest podaż, a potem jest właściciel biznesu, który musi patrzeć do przodu. Więc są trzy spojrzenia: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Ministrowie nie są menedżerami. Niestety. Oni się zachowują jak związkowcy. Ja mam wrażenie, że na tej osi można byłoby ich ustawić jeszcze wcześniej, przed przeszłością, przed pracownikiem. Jakiś zaprzeszły czas jest w ich mniemaniu. Oczywiście mówią o innowacyjności, mówią o przyszłości, mówią o tym, jak te podatki już wkrótce wyrównają wszystko i w ogóle będziemy mieszkać w jakiejś jednej wielkiej pieprzonej Arkadii. Tekst w ogóle pana Glińskiego fantastyczny, który jest dziś tutaj zacytowany. Tu jest zawsze walka pomiędzy artystami a producentami, ponieważ to rozwiązanie narzuca pewne obowiązki na producentów, a potem na klientów, chciałbym zauważyć. Krótko mówiąc, to mogłoby spowodować 1% być może wzrost cen tych urządzeń. A, no ale to jest ten, wiecie, to jest ten pierwszy podatek nałożony na rzeczy. To jest ten pierwszy podatek. One w ogóle nie są opodatkowane niczym. Dochodowym, VAT-em, niczym. Niczym, nie? W tej cenie, nie wiem, pendrive'a, czy tam czego mają teraz smartfony i tablety, nie ma żadnych podatków. To będzie ten pierwszy procent podatku, pierwszy. I on mówi, to mogłoby spowodować 1% być może wzrost cen tych urządzeń, ale myślę, że raczej nie, bo rynek doprowadziłby do jakiejś równowagi i zmniejszył to zagrożenie. Oni są jak ci z Orlenu. Zrobimy 10 groszy na benzynie, ale ceny nie wzrosną, bo my te pieniądze, wiecie, to tam i tak dalej, ceny wcale nie rosną dzięki temu. Ha, ha. Czyli ceny nie rosną, ale my podwyższymy akcyzę, natomiast ceny nie wzrosną, bo to wiecie, dogadamy się z Orlenem, dogadamy się z Lotosem i te ceny nie wzrosną. Znikąd będziemy mieli pieniądze. Opracowaliśmy tą metodę i to jest tak jak z płacą minimalną. W zasadzie dlaczego nie 50 groszy na litrze? Skoro wiecie, jak te pieniądze załatwić tak, żeby cena nie wzrosła. Dlaczego nie 500 tysięcy na litrze? No to od razu nie ma limitu. Sky is the limit? Gdzie tam? Sky też nie jest the limit. Dobra, są gadżety, smartwatche, radia samochodowe, mobilne głośniczki, których jestem fanem. Tylko czekać, aż one też doczekają się swojego podatku. Pozwólcie nam w spokoju wspierać polską gospodarkę. Pozwólcie dalej wspierać polską kulturę. Pozwólcie budować dobrą, silną, piękną, wielką i coraz bardziej dumną Polskę. Bardzo was o to proszę. Dobra, to tylko na koniec przypomnę, że jest coś takiego jak patronite.pl, łamane przez agent, gdzie możecie całkowicie dobrowolnie wspierać tę audycję i żaden profesor Gliński nie nałoży wam podatku na słuchawki, dobra? Żeby było jasne. I chciałbym, żebyście tego podcastu słuchali w samochodzie, chciałbym, żebyście go słuchali wszędzie, chciałbym, żeby regularnie, jak najczęściej pokazywały się odcinki, słuchali go nawet w świetlicach przyzakładowych, w hotelach robotniczych, puszczali z kołchoźnika na 500 osób. Nie mam z tym żadnego problemu, żeby to było jasne od początku. Jeśli minister Gliński będzie mówił cokolwiek innego, to pamiętajcie jedno, nie mówi tego w moim imieniu. Dobra? agentomasz.pl, strona internetowa, radio@agentomasz.pl, adres, ale przede wszystkim ciepełko idzie na patronite.pl, łamane przez agent. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Także tych, którzy słuchają tego po raz pierwszy, przypadkowo i niechcący. Do usłyszenia wkrótce.